tu jesteście? Nie no, ale to było słabe. Boże. Nie, niechże aparator splącze. Dzisiaj po 7 odcinkach w końcu wracamy do Warszawy. Odwiedzimy sobie stację pasażerską w Łuka. Nie, no nadal nie mogę z tego wstępu. Boże, sorry. No, to ten. Idziemy na peron. Jesteśmy na Warszawie Gdańskiej. Jest to jeden z najstarszych obiektów kolejowych w Warszawie i obecnie, po wybudowaniu kładek oraz modernizacji informacji pasażerskiej, obecnie, szczególnie biorąc pod uwagę no, cały ruch kolejowy w Warszawie i to, jak wygląda ruch przez średnicę, obecnie, to jest moje prywatne zdanie, nie musicie się z nim zgadzać, zapraszam do dyskusji, wiecie gdzie, ale obecnie jest to najlepsza stacja pasażerska w Warszawie. Już słyszę ten rozśredzony stukot w klawiszu waszej klawiatur, ale wstrzymajcie się, powoli. Pierwsza sprawa. Chodzi mi o stację pasażerską, nie o stację kolejową. Chodzi mi o odbiór danego obiektu kolejowego przez pasażera, przez podróżnego. A ten obecnie, biorąc pod uwagę całe zawirowania na średnicy, to, że pociągi Intercity kursują z Warszawy i Śródmieście, między innymi. Ta stacja wydaje się taka najbardziej pełna, cała, holistyczna, taka... Kurde, no brakuje mi słownictwa. Wiecie, o co chodzi? Nie chcę mówić, że to jest wybitnie jakoś. To jest tak, jak powinno być. Tak, jak powinna być obsługiwana stacja pasażerska z pociągami i dalekobieżnymi, i aglomeracyjnymi w stolicy europejskiego państwa. Jestem tylko ciekaw, czy punktacja to wszystko odzwierciedli. Ale to bądźcie ze mną, bądźcie cierpliwi. Zaczniemy, tak jak zawsze, od delikatnego wstępu historycznego. Słuchajcie, nie chciałbym nazbyt przynudzać, ale też nie chciałbym pominąć jakiegoś elementu całej tej układanki związaną z Warszawą Gdańską, więc może zróbmy tak, że ja wstawię tutaj timer w róg. On będzie odliczał 50 sekund. I ja w ciągu tych 50 sekund opowiem całą historię Warszawy Gdańskiej od jej powstania do II wojny światowej. Możemy tak się umówić? Dobra. Czas. Start. Są różne źródła, różne daty, więc jeżeli będę się mylił albo coś będzie nie tak, poprawcie mi w komentarzach. Sorry. Pierwszy dworzec, pierwsza stacja powstała tutaj w 1878 roku jako dworzec nadwiślański, od kolei nadwiślańskiej, czy obecnej dziewiątki, z którą to powstało. Jest to najważniejszy lub jeden z najważniejszych dworców stacji w stolicy, bo jedyny most przez Wisłę zaraz obok. Budynek drewniany. Potem między 1904 a 1909 rokiem, znowu różne źródła, zmieniono nazwę na dworzec Kowelski, Warszawa Kowelska, od Kowla na Ukrainie, chwała bohaterom. Potem w czasie I wojny światowej budynek drewniany spłonął, trudno. Potem w końcówce wojny albo gdzieś tuż po wojnie zmieniono nazwę na Warszawa Gdańska, którą obecnie znamy. W 1929 roku powstała kolej do Młocin, ale o niekiedy indziej. W latach 30. Średnica odebrała trochę ruchu z Warszawy Gdańskiej, ale nadal jest to ważna stacja. W 1937 roku powstał wiadukt nad stacją, wybuchła wojna. Dobra, już na poważnie, bo w czasie wojny miały miejsce dwa wydarzenia, o których chciałem wspomnieć, które były dosyć ponurą historią. Pierwszym wydarzeniem jest wykorzystanie jednej z bocznic Warszawy Gdańskiej przez Niemców w latach 42-43 do wywozu Żydów z getta warszawskiego do obozu zagłady w Treblince. Niemcy okrzyli to miejsce jak Umschlagplatz, tą nazwę chyba wszyscy znamy ze szkoły. Drugim wydarzeniem z kolei to były walki w czasie Powstania Warszawskiego. Powstańcy od strony Żoliborza w nocy z 20 na 21 sierpnia i z 21 na 22 sierpnia starali się atakować niemieckie pozycje rozmieszczone tutaj wzdłuż Warszawy Gdańskiej oraz tam wzdłuż linii kolei Młocińskiej. Z niepowodzeniem atak upadła chwilę później także i starówka. Zostając przy wydarzeniach raczej ponurych, od marca 1968 roku w swoją podróż na zachód z Warszawy Gdańskiej wyruszali polscy obywatele żydowskiego pochodzenia. Dlaczego? To jest bardzo wielopłaszczyznowe zagadnienie, wydarzenia marcowe. Wewnątrzpartyjna opozycja składała się w większości z osób pochodzenia żydowskiego, więc Żydzi niewygodni. Wojna sześciodniowa pomiędzy Izraelem a państwami arabskimi wspieranymi przez Związek Radziecki, także w państwie socjalistycznym, komunistycznym, obywatelom pochodzenia żydowskiego nie pomagała. No a takim punktem zapalnym było zdjęcie z afiszy Teatru Narodowego Dziadów, które zostało nazwane jako antyradzieckie i antyrosyjskie, co wywołało w całej Polsce protesty studentów.
No a za te protesty winą Gomułkę obarczył właśnie osoby pochodzenia żydowskiego. Zaczęła się taka antyżydowska nagonka i mówi się, że z Warszawy Gdańskiej, między innymi z Warszawy Gdańskiej, ale w znaczącej większości, na zachód wyjechało kilkadziesiąt tysięcy osób pochodzenia żydowskiego, Polaków pochodzenia żydowskiego. No i ta tablica za mną właśnie o tym mówi. Tu zostawili po sobie więcej niż mieli. A dlaczego z Warszawy Gdańskiej? Bo Warszawa Gdańska w swoich rozlicznych zadaniach realizowała także ruch międzynarodowy. I z tym faktem wiąże się już trochę bardziej radosna historia. Pewnego kwietniowego dnia w 1976 roku na stację Warszawa Gdańska wjechał pociąg z Moskwy do Berlina Zachodniego. Na jego pokładzie podróżował David Bowie. Miał on stosowne dokumenty, więc wyskoczył w czasie postoju na stacji z pociągu i poszedł sobie na spacer w kierunku Placu Komuny Paryskiej, obecnie znanego jako Placu Wilsona. Tam w księgarni kupił kilka płyt. Jedną z tych płyt była płyta zespołu pieśni i tańca Śląsk. Mówi się, taka miejska legenda, że ta piosenka zainspirowała go do nagrania piosenki Warszawa. Ta piosenka została wydana w 1977 roku na albumie Low. Fenomenalna jest ta piosenka. Ta piosenka otwierała dwie trasy koncertowe Davida Bowiego, więc widać, że jemu samemu także się podobała. Podobała się także zespołowi Joy Division, ponieważ w pierwszych latach swojej działalności nazywał się Warsaw na część właśnie tej piosenki. W sumie dobrze, że zmienili nazwę. Joy Division jest dużo lepsze. Link do Warszawy, o ile jej nie słyszeliście jeszcze nigdy, jest w opisie do tego filmu. Jak wpiszecie sobie w wyszukiwarkę, na przykład na YouTubie, Warszawa Gdańska, to jeden z pierwszych wyników, jak nie pierwszy, będzie piosenka Tilawu, zatytułowana właśnie Warszawa Gdańska. Jest to piosenka, która opowiada o wydarzeniach marcowych, które przytoczyłem wcześniej, o których opowiadałem wcześniej, czyli o tej masowej emigracji osób pochodzenia żydowskiego. Też jest niezła. Muszę przyznać, że tekst jest bardzo mocny. Starczy tych ciekawostek, ciekawosteczek, ciekawostuniek historycznych. Przejdźmy do tego, dlaczego uważam ja osobiście Warszawę Gdańską obecnie za najlepszą stację pasażerską w Warszawie. Wobec Warszawy Gdańskiej są naprawdę solidne plany szykowane przez PLK, bo w tej chwili przejęła część ruchu z średnicy, no bo Warszawa Zachodnia i remont. A w przyszłości, przy całkowitym zamknięciu średnicy, no bo planowany jest ten szyty remont, modernizacja całej średnicy, no przejmie cały ruch tak naprawdę. Będzie to główna stacja pasażerska, główny dworzec stolicy. No i w związku z tym stwierdzono, że tę stację należy delikatnie ulepszyć. Dobudowano kładki, zmodernizowano informację pasażerską, no i kilka innych elementów, które także polepszają odbiór tej stacji przez pasażera, także dołożono. Najbardziej widocznym elementem tej przebudowy jest zbudowanie kładki, tej, na której obecnie stoimy, czyli od strony zachodniej stacji, oraz tamtego kładko dojścia od wiaduktu, na którym się przywitaliśmy w ten głupi sposób. No, nie jest to zbyt użytkowane dojście do peronów, ale słuchajcie, jest. Jest to kładka stalowa. Jest naprawdę bardzo fajny standard budowy. Jest w 100% dostępna dla osób z ograniczeniami w poruszaniu się, z wózkami, z ciężkimi bagażami, bo są windy. Naprawdę jest to bardzo, bardzo w porządku standard budowy kładek. Drugą metodą dojścia na perony jest przejście przez tunel, przez przejście podziemne, który łączy się z budynkiem dworca oraz z metrem. I właśnie metro. Dlaczego ja uważam Warszawę Gdańską za tą najstolicy? Bo jest fenomenalnie skomunikowana. Mamy metro, linię pierwszą, mamy dwa ciągi komunikacyjne tramwajów, wschód-zachód oraz północ-południe. I mamy także kilka linii autobusowych. Czego chcieć więcej? System informacji pasażerskiej na Warszawie Gdańskiej to zawsze była jej bolączka. Kto korzystał, ten wie. Więcej wyświetlaczy nie działało, niż działało. Wszystkie obudowy były pospinane jakimiś trytytkami, żeby się nie pootwierały. Nie było najlepiej. Ale z drugiej strony chyba nie ma co urządzać jakiegoś polowania na czarownicę. To był system zabudowany na Euro 2012. Wasz telewizor w domu też nie działa 10 lat, a przecież nie świeci całą dobę i nie jest narażony na warunki atmosferyczne.
Niemniej, pomiędzy 2021 a 2022 rokiem, tak na przełomie roku, ten system został zmodernizowany. Został zrobiony taki upgrade z bazy danych PDP, czyli portal pasażera, z serwera lokalnego na stacji, do scentralizowanej bazy CSDIP, czyli jest to system CSDIP teraz. Wszystko fajnie. Tylko nie zdecydowano się na zabudowę zupełnie nowego systemu, a jedynie na takie pojęcie refurbished. Jest takie działanie przy urządzeniach elektronicznych, że wymienia się wszystko, co nie działa i sprawia się, że urządzenie działa jak nowe, pomimo tego, że nie jest, i wygląda jak nowe, pomimo tego, że nie jest. I właśnie coś takiego zastosowano tutaj. Obudowy są stare, jak widzicie. Ale są nowe matryce, pewnie nowe zasilacze, nie wiem, co jest w środku nowego, ale wszystko, co powinno być wymienione, zostało wymienione. W tej chwili naliczyłem 3 niedziałające urządzenia na Warszawie Gdańskiej, więc jeżeli ktoś, kto zajmuje się utrzymaniem SDIP-ów, oglądał mój film, a wiem, że ogląda, to niech się tym zajmie. Jest to jeden infokiosk, jedna krawędziówka, jeden w tunelu, wyświetlacz informacyjny, ale jakby dramatu nie ma. Naprawdę fajnie się korzysta w tej chwili z informacji pasażerki na tej stacji. A nie, jest jednak dramat. System informacji głosowej nie działa. Działa jedynie tutaj na peronie 4, na peronie 2, 3 nie działa. Jest trochę cicho na stacji. Ja nie narzekam, mogłem przynajmniej nagrywać ten film dużo wygodniej. Ale jednak pasażerowie mogą narzekać. Punkty za to się posypią. Na Warszawie Gdańskiej znajdziemy 3 perony dwukrawędziowe. Są naznaczone numerami 2, 3 i 4. Peron pierwszy kiedyś był, ale przy modernizacji w okolicach 2009-2012 roku został zaorany. On odchodził przy budynku dworcowym delikatnie w lewo, w kierunku południowym. A bo wiecie co? Chodźcie, zobaczymy, czy on tam jest. No właśnie, peron pierwszy odbijał w tym kierunku. I czymże byłby film na moim kanale bez wchodzenia w krzaki? A więc... zobaczymy, co zostało jeszcze z peronu pierwszego. Peron pierwszy był wyasfaltowany i delikatnie właśnie w taki sposób odbijał od samej Warszawy Gdańskiej. Jedyne, co widać, to jest płotek taki betonowy. Dużo śmieci. No ale idźmy dalej. Nie wiem, zawsze jak wchodzę w takie krzaki w centrum miasta, to mam wrażenie, że zaraz jakiegoś trupa znajdę. Raczej nic nie widać. Nic tu nie ma. Tutaj wydaje się jakby może jakieś pozostałości struktury samego peronu. Raczej nie. Dobra, nic godnego pokazania tutaj wam nie ma. Także sorry za zmarnowanie chwili czasu. No taka dygresja, powiedzmy. No i... oficjalnie, peron pierwszy już nie istnieje. Wracając na perony. Na peronie 4 i na peronie 2 znajdziemy po sztuce wiatrosektorowej. Trochę zbytnio, moim zdaniem, oddalonej od wejścia na perony z tunelu, ale to przemilczmy. A na peronie 3 znajdziemy 2 wiaty sektorowe. I tu już jest trochę lepiej z tym. Przez to, że są 2 wiaty na peronie 3, to wymogło to na projektantach kładki od strony zachodniej delikatne przeprojektowanie zejścia na peron. Zresztą sami zobaczcie. O, tu jest peron 4. I to zejście jest proste. A tutaj klatka schodowa musiała być łamana, ale za to schodzi idealnie pod wiatę. I to jest fajne. Warszawa Gdańska to także, bo przede wszystkim budynek dworca. Piękna bryła z końca lat 50. zaprojektowana przez Stanisława Kallera. Budynek jest delikatnie zaokrąglony, a cała hala dworcowa bardzo mocno przeszklona. No, fenomenalna architektura użytkowa, naprawdę. Niestety na dworcu kasy biletowe nie są czynne od pierwszego do ostatniego pociągu. Chyba kasa Intercity koło 18 się zamyka. No, trudno. Wiecie, czemu jeszcze uważam, że Warszawa Gdańska jest taka naj w stolicy? Bo ma ludzkiej wielkości parking. Spróbujcie sobie zaparkować na przykład przy Warszawie Zachodniej,
ja na przykład z Warszawy Zachodniej odjeżdżam regularnie pociągiem o godzinie 5, to o godzinie 5 nie mam miejsc, żeby stanąć na 2 minuty walizki z bagażnika wyjąć. Spróbujcie zaparkować sobie przy Warszawie Centralnej o dowolnej godzinie, tak samo. Spróbujcie zaparkować przy Warszawie Wschodniej. Owszem, rotacja miejsc tam jest niezła, ale nadal tych miejsc jest mało. A tutaj? No kurde. Spróbujcie odebrać kogoś z Warszawy Gdańskiej. Wybierz sobie miejsce, które chcesz. Okej, okay, no możecie powiedzieć, na stację kolejową powinno dojeżdżać się zbiorkomem. Ja się z tym zgadzam, jak najbardziej, ale no... Wiecie, trzeba patrzeć trochę szerzej, nie zawsze się da. Nie zawsze jest wygodniej. To podsumujmy, mamy jeden punkt za wysokość, dwa za dojście, dwa za zadaszenie. O zatrzymaniach nie wspominałem, ale to jest na luzach 4 punkty. Dalej mamy 6 za informację pasażerską, 2 za dworzec, 2 za kasy, 6 za wielkość. No i teraz mamy te dwie kategorie subiektywne, nie? Wiecie, z czystością nie jest tutaj najgorzej, tylko że czystość to jest także stan stacji. Mamy kilka niedziałających urządzeń informacji pasażerskiej, w tym nagłośnienie. I to jest już poważne. Z takich no, czystościowych spraw na kładce urządzili sobie imprezownie, jakieś butelki, pety. Z kolei w przejściu podziemnym zeszczał się pies. Ja wiem, że zarządca tej infrastruktury kolejowej w Warszawie jest fenomenalny i najlepszy i w ogóle wow. I zaraz to będzie posprzątane, ale jak ja byłem, to nie było. Więc trochę fuj. 6 punktów. No. Natomiast jeśli chodzi o świeżość stacji. Okej. Okay. Jest kładka. Super. Jest odnowiona informacja pasażerska. Super. Ale trąci myszką trochę. Nie zrozumcie mnie źle. Nadal uważam, że jakby ten standardem obsługi nie odbiega od tych nowoczesnych, tych obecnie stosowanych na PLC rozwiązań, ale świeżość to jest kategoria, która tego nie ocenia. Ona ocenia zgodność z najnowszymi wytycznymi. A mamy tutaj czerwone strefy zagrożenia, mamy tutaj zegary KZEU z lat 70. To takie, wiecie... No tak... Chyba uczciwym będzie, jeżeli dam 6 punktów. Sorry. Łącznie daje to nam 37 punktów i jest to niestety drugie miejsce, bo pierwsze miejsce z 38 punktami zajmuje Warszawa Włochy. Kurde, no. No, myliłem się. Mea culpa, no zdarza się. Ale nadal uważam, że wynik uzyskany przez Warszawę Gdańską pokazuje, że jest to kawał solidnej stacji obsługującej podróżnych. Niczego sobie, kurde, no. Super. To była Warszawa Gdańska. Dziękuję, że dotrwaliście do końca. No i co? Widzimy się niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się.